Uwaga! Ten film jest bardzo depresyjny na początku, ale później nabiera trochę energii. Proszę przeżyć pierwsze minuty. Zawiera też dużo różnych dziwnych odgłosów wydawanych przez mła. Jeżeli ktoś was zapyta, co oglądacie, to włączcie porno. Będzie to łatwiejsze do wytłumaczenia. Cześć! Z tej strony Freaks i witam was na Symce. Na Symce, której tak naprawdę być może nie spodziewaliście się na kanale, ale podzielę się z wami moimi najświeższymi przemyśleniami, podczas gdy lecę tym oto CR-42 Marcolina i szukam przeciwników, którym mógłbym ładować, jak na przykład ten oto rosyjski samolot. Otóż moje przemyślenia wyglądają tak, że nie mam jakiejkolwiek chęci do latania realistyków. Realistyki stały się nowymi bitwami zręcznościowymi. Niestety. Ostatnio zacząłem latać symki. Muszę jeszcze... Wow. Okej, tutaj nagle zrobiło się dosyć gorąco, ale chodzi o to, że muszę rozgryźć, jak te symki zaprezentować wam, żeby było to dosyć ekscytujące do oglądania. No, najprawdopodobniej będzie to wymagało troszeczkę montażu, ale to nie jest coś, czego ja się boję, absolutnie. Wręcz traktuję to jako trochę nowe wyzwanie, które być może zachęci mnie do tego, żeby jakoś... Gdzie oni są? A. Żeby jakoś do tej gry wrócić, wiecie, z nową werwą, pasją i zapałem. Chociaż te wszystkie trzy rzeczy oznaczają dokładnie to samo. Yeah! 1-0. Lecimy obecnie na Korsuniu i niestety, ale jestem ograniczony przez Gaijina, bo wybieram tylko i wyłącznie bo wybieram tylko i wyłącznie te bitwy symulacyjne, które mają historyczny matchmaking albo chociaż historyczny podział stron, jak na przykład tutaj, gdzie siły osi walczą z Niemcami. Jak widzicie, lecę w samolocie, który jest spośród sił osi. BR to 1-0, 2-0, więc tutaj raczej jakichś potężnych maszyn nie będzie. Teoretycznie mógłbym pójść, wiecie, po najmniejszej linii oporu i wziąć... gdzie jest ten TB, coś tam. I wziąć BF-a 109 E1, ale to by było za proste. Jak widzicie, był tutaj gościu, który latał tym BF-em i natrzepał fragów, aczkolwiek KD ma troszeczkę słabe. A ja stwierdziłem, że skoro Smigol bawi się dwupłatami, to dlaczego nie mogę się bawić i ja? A jako, że jestem zbyt leniwy, żeby ustawić sobie joystick, to dzień dobry i latam na myszce. Od razu mówię, że jeżeli chcecie moje sterowanie, jeżeli chodzi o ustawienia symulacyjne, być może zrobię o tym film, ponieważ na pewno byłby to dosyć przydatny link, który mógłbym wysłać komuś, kto chciałby sobie ustawić to sterowanie, zamiast odsyłać ich cały czas do Jerego, który biedzi się, trudzi się i każdemu pomaga, ale tak naprawdę wiem, że jego cierpliwość ma swoje granice, aczkolwiek jeszcze ich nie poznałem. I szczerze mówiąc, podejrzewam, że Jerry może być jak to takie ciche dziecko w szkole. Że wiecie, że jeżeli przekroczy się jego granice cierpliwości, to nagle wyciąga Glocka z torby, ale dlatego wolałbym tego nie robić i dlatego najprawdopodobniej nagram o tym film. Au. Odczep się z tymi szkasami. Au! Nie. Mówię bombowce. Jeszcze nie pomaga też to, że do przodu widoczność no tutaj nie powala, jak widać, albo nie widać. Czekajcie.
O Jezus Maria. No, no, no nie. I po silniku. No cóż, jak widzicie, Symki mają swoje blaski i cienie. Czy ja będę w stanie tutaj ten samolot posadzić? Blaskami jest to, że... Że jest to nowe wyzwanie. To na pewno. Odczep się ode mnie. Nie zrzucić sobie bomb. Że to nowe wyzwanie. I zdobycie fragów jest tutaj dużo cięższe niż na realistyku. Więc to na plus. Na minus jest to, chociaż... O! Nie! Na minus i jednoczesny plus jest to, że bombowce tutaj są dużo, dużo mocniejsze. Jak widzieliście, celowanie myszką na trybie symulacyjnym jest to coś, co można klasyfikować jako dobro... jako dobro premium. Tak jak widzicie, żeby wycelować myśliwcem jest dużo, dużo ciężej. Natomiast jeżeli chodzi o strzelców, no to tam mamy zwykły mouse aim. Czyli bombowce są tutaj dużo, dużo mocniejsze. Co jest dosyć ciekawym... ciekawą metamorfozą z trybu realistycznego. No i jak widzicie... widoczność, tak? Tylko z kokpitu. Tylko z kokpitu. I sojuszników widać, tak jakby pojawiają się, jako wiecie, opis, nick i tak dalej, pojawiają się od 900 metrów. Nie wzwyż. Przeciwieństwo słowa wzwyż. Jakby jeżeli zbliżą się sojusznicy do was na bliżej niż 900 metrów, wtedy będziecie wiedzieć na pewno, że to są właśnie sojusznicy. Do tego momentu, no będziecie musieli być zdani na gałkę oczną z identyfikacją friend or foe, albo jeżeli macie radar z taką, wiecie, identyfikacją. Natomiast ja na takich BR-ach nie latam, jak widzicie, a więc raczej będę tutaj polegał na starej, dobrej Mark One Eyeball. Jak to się mówi w brytyjskim humorze. Okej, a więc krótka tyrada na temat tego, że nie mam ochoty grać realistyków, natomiast Symki mogą być tym, co zbawi tą grę w moich oczach. A pewnie do momentu, aż znajdę różne głupie rzeczy, które można zrobić na Symkach, bo po prostu leciałem jedną bitwę na realistyku BFM G2 i po prostu zauważyłem, że to jest jakiś żart na realistykach, to co się dzieje. Kocioł, masakracja, w ogóle jakby to co ci piloci robią z samolotami to jest straszne. I że skillowy pilot tak naprawdę nie za bardzo widzi różnicę pomiędzy realistykiem a rzęsnościówką, bo ten samolot i tak robi bardzo, bardzo dziwne i podejrzane rzeczy. Wiecie co to jest? Ja chyba wiem co to jest. To może być TB3M. To może być boss fight. Okej, mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że to nie TB3M. Natomiast zła jest taka, że to jest chyba Catalina. A chyba wolałbym walczyć z TB3M. No ale dobra. Catalina leci takim kursem, że być może będziemy w stanie w nią przyładować. Dobrze, dobrze, dobrze. Wow. Au, 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 au. Mówię, te bombowce są po prostu mordercami na tym trybie. Szczególnie jeżeli lecimy czymś, co jest dosyć wolne. No a nie ukrywajmy, że Markolina samolot do najszybszych nie należy. 196 na godzinę. Dobra, rozpędźmy się i zaatakujmy od najmniej bronionej strony. No daga, 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 nie. Daga, 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 daga. Nie. Daga, daga, nie. Jesus. Au, 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 au. Ty dziadu! Poleć Symki, mówili. Będzie fajnie, mówili. Chodź tu. Trzeba zniszczyć. Wy dziady! Nie da się mi nic nagrać. Ej.
Tak czy owak. Kurna! Chciałem zestrzelić ten samolot zwiadowczy. Przydać się da coś. Kocham tą grę. Naprawdę ją kocham. Mówiłem już to wam? Ech. No cóż, miejmy nadzieję, że sypki przywrócą mi chociaż pozór radości z tego czegoś. Następnym razem nie biorę dwupłata.